Liście z wakacji przywiezione. Teraz suszymy. Jest tego trochę. Liście orzecha, pokrzywy, grabu, aronii i czegoś jeszcze, już nie pamiętam. No, tu mamy taką fajną siatkowaną skrzynkę. I niech sobie się suszą, na zimę będą zapasy. Tutaj mam jeszcze w takiej skrzynce doniczkowej. I o, cześć, przyszła do mnie paczuszka. Powinny tutaj być red krystale i black krystale, o ile się nie mylę. Nie wiem, gdzie tu jest, gdzie tu się otwiera. Nie chciałbym tego rozwalać, może mi się przydać, ale pewnie nie będzie innej opcji. A, woreczek jest taki chłodny. To dobrze. A wszystko żyje. Krewetki szły w sumie, nie wiem ile, z 12 godzin. O, może 20. Bo to blisko dosyć. Znalazłem na Allegro. Udało mi się tanio wylicytować. Akurat takie, jakich szukałem. Nic specjalnego. Kurde. Dawno nic nie otwierałem. Mi się ręce trzęsą. Podwójny worek. Crystal red, crystal black. Zaraz sobie je zobaczymy z bliska. Powinno być 30 sztuk i prawdopodobnie tyle jest. Trafią do tego baniaka na górze. O! Zobaczcie, jak miło. Dopiero teraz zobaczyłem. Dostaliśmy jeszcze porcję mchu. Także bardzo, bardzo dziękuję. Tu mam jakieś pudełko.
O, trzyma się tu krewetka. O. Uda się to wlać. Chyba się kurde nie uda. Udało się. To jest ślimak. Wszystko poleciało. No i dobra. Krewetki są małe. Może tak? Poczekajcie. No, kurde, nie wiem, jak wam to pokazać. Może tak? Schowały się tu w rogu. Proszę bardzo. No. Także teraz będzie aklimatyzacja. Kropelkowo. I trafią do baniaka. Na filmiku pewnie tego nie widać, ale mają taką fajną niebieską poświatę. Ja zaraz wam to pokażę z bliska. Zobaczcie. Taka niebieska poświata, nie? O, teraz widać elegancko, nie? Takie niebieskie. No nic, zobaczymy, co tam z tego będzie wychodzić. No mi to pasuje w każdym razie, nie? Dobra. Odpalamy kropelkowe i... i będą w baniaku. No niech sobie kropla po kropelce leci, nie? Tam myślę, że ze 2-3 godziny spokojnie. Nigdy nie byłem zwolennikiem takiej aklimatyzacji, ale powiem wam, że mniej krewet mi później pada. Zdarza się, że padają przeważnie 2-3, a po takiej aklimatyzacji 2-3 godzinnej, czy nawet 4 godzinnej nie ma żadnego problemu. Jeszcze wam pokażę, jaką przewodność miał tutaj kolega. ...330. A u mnie w baniaku jest... 350. Tu już też lata jedna... jedną PRL-kę odłowiłem, samiczkę. I samca, ale samca nie będzie widać. Bo samiec się da... O nie, jest. Tam jest. Kiepsko. No. I wpuszczę tutaj te...